Witajcie moi drodzy w nowym 2022 roku i zaczynamy z przytupem. A więc dzisiaj najlepszy telefon ze średniej półki w 2021 roku, a przez wielu również uznawany za najlepszy telefon w ogóle na rynku w 2021 roku. Najlepiej wyceniany, najbardziej opłacalny. A więc nie przedłużając, przejdźmy do materiału Xiaomi Redmi Note 10 w wersji Pro. Jeżeli chodzi o opakowanie, ono jest klasyczne, już niezmienne w ostatnim okresie dla Xiaomi. Białe opakowanie z wizualizacją modelu, nazwą jego i logiem Mi. Z boku mamy informację o konkretnej nazwie modelu Redmi Note 10 Pro, i tutaj informacja, która jest istotna, szczególnie z punktu widzenia to, co działo się z UAE, czyli z łatwym dostępem do aplikacji Google. No niestety nie wszystkie modele na rynku taki dostęp posiadają. Mamy też informacje o konkretnym modelu, słuchajcie, a model jest dosyć ciekawy, bo nie jest to najniższy model, tylko taki ten pośredni, konkretnie Redmi Note 10 Pro w wersji Onyx Grey, czyli szary, 6 GB RAM i 128 GB, ale to nie jest RAM, tylko storage tak naprawdę, tak powinno się to oznaczać. W zawartości opakowania powinniśmy jeszcze otrzymać ładowarkę, kabel USB typu C, narzędzie do wyjmowania tacki SIM, Gwarancję oczywiście, a model oznaczony jest M210.1K6G. Producentem jest oczywiście Xiaomi z Chin, i to by było na tyle. Jeżeli chodzi o oznaczenie, mamy jeszcze informację o High Resolution Audio. Jeżeli chodzi o, o słuchajcie, ten model, jeżeli chodzi o konkretny: ten konkretny egzemplarz, to on jest z dystrybucji w sieci Play, stąd informacja dodatkowo o, od Play'a właśnie, a polskim dystrybutorem jest, importerem jest ALSO z Warszawy. Dobrze, słuchajcie, to sprawdźmy, jak wygląda sama zawartość opakowania, sam telefon, o nim może za chwilę. Odłóżmy go gdzieś tutaj na bok. Co jeszcze otrzymujemy? trochę papierkologii i oczywiście to, do czego nas przyzwyczaiły już Xiaomi, przyzwyczaiły Xiaomi, fajny, taki podstawowy, umówmy się, ale jednak pokrowiec na pierwsze dni, pierwsze tygodnie z telefonem, matowy tym razem, ale jest to miękki, w odróżnieniu od np. Poco F2 Pro, gdzie był taki sztywny pokrowiec, tutaj mamy pokrowiec miękki, taki mleczny. Na początek wystarczy, Oczywiście papierkologia to nas nie interesuje. Słuchajcie, kabelek USB. Kabelek USB tak jest w pomarańczowym odcieniu, a tu mamy USB typu C. No w dzisiejszych czasach mikro USB jest już niestety przeżytkiem, nawet przez, w kwestii przenoszonych prądów, tak, jeżeli chodzi o ładowarki. W zestawie mamy też bardzo fajną słuchajcie ładowarkę. Ona jest dosyć duża, natomiast jest to ładowarka 33 W. Chwała za to, że Xiaomi mi daje takie ładowarki w zestawie. Mamy tutaj, słuchajcie, informację. Już to będzie dla Was widoczne. Powinno być. Ściągniemy nieco. Tutaj mamy informację, że mm, ładowarka wspiera prąd 15 W, 27 W. I maksymalnie 33 W, to jest 11 V przy 3 A. Oczywiście produkcja chińska dla Xiaomi, mamy tutaj logo. Natomiast jest to ładowarka całkiem szybka i nie za duża, słuchajcie. umówmy się, że wielkościowo no taka standardowa, może większa niż standardowa, natomiast fajnie, że producent daje to w zestawie, tak? Dają w zestawie. Aha, no słuchajcie, mamy jeszcze tutaj oczywiście narzędzie do wyciągania karty SIM. Słuchajcie, sam telefon. Mamy główne parametry, główne zalety tego modelu. 108 megapikseli to jest słuchajcie główny aparat, ale nie mylcie tej, tego aparatu. On jest bardzo dobry oczywiście, Samsunga matryca w technologii ISOCELL. Zdjęcia chyba wychodzą 12 megapikseli, jeżeli dobrze pamiętam, natomiast nie mylcie jej z modelem, z tym samą matrycą, która jest stosowana w serii Xiaomi Mi 11. To, to nie jest ten sam model. Mam również ekran, który jest bardzo mocną stroną tego modelu. 120 Hz, czyli najmodniejszy w tej chwili. Szybko odświetla odświeżony ekran, ale AMOLED. AMOLED i to 6, prawie 7 calowy z dwoma, słuchajcie, głośnikami, co też nie jest taką oczywistością. Dwa głośniki zawsze brzmią lepiej niż jeden. Mamy te 33 waty ładowania i sporą baterię, 5020 mAh. Najsłabszy punkt programu, bo gdzieś te, słuchajcie, oszczędności musiały być poczynione, jest to Qualcomm Snapdragon 732, 8-nanometrowy, czyli nowoczesny proces produkcyjny, ale niestety jest to chip tylko 4G. LTE. To oznacza, że sieci 5G tutaj nie uświadczymy. Mamy również, słuchajcie, drugą stronę. Może zdejmiemy folię ochronną. Telefon nie był jeszcze otwierany. Jest świeżutki. Słuchajcie, tutaj mamy folię taką fabryczną, więc nie musimy martwić się na początek o jakieś szkło czy inną folię ochronną. Można ją zostawić. Folia jest na ekranie i jak widać, chroni ekran przed, przed yy, zarysowaniami. Słuchajcie, telefon ma tutaj włącznik i czytnik linii papilarnych, co powoduje, że możemy go szybko odblokować. Mamy tutaj również port USB typu C z tyłu, jak również drugi głośnik. Tak tu jest głośnik, a tu jest port USB typu C, mikrofon, mamy słuchajcie również port podczerwieni, radio FM i gniazdo jack, to co i drugi głośnik oczywiście, to co wielu będzie, dla wielu będzie istotne. Słuchajcie, wita nas MIUI 12,5. Trzeba sprawdzić zaraz, czy aktualizacji nie będzie. Jeżeli chodzi o model, to no jak widać Wygląda też on bardzo podobnie, bo w podobnym kolorze miałem tutaj gdzieś Wam podlinkuję model Redmi Note 10 i on też był chyba w kolorze szarym, więc tak naprawdę te telefony z wyglądu bardzo, się, bardzo przypominają siebie, aczkolwiek pokrowce na nie nie pasują, to od razu Wam mówię. Mamy tutaj, słuchajcie, kilka matryc, A więc tak, matryca 108 megapikseli produkcji Samsunga i 9 pikseli łączy się w 1, co daje finalne zdjęcie 12 megapikseli. Nie polecam raczej stosować, słuchajcie, tej oryginalnej rozdzielczości, ponieważ tam te zdjęcia nie wychodzą najlepiej, więc lepiej korzystać z tego pomniejszania rozdzielczości do 12 megapikseli. Wtedy zdjęcia są naprawdę na bardzo wysokim poziomie. Jeżeli chodzi natomiast o pozostałe 2 oczka, 3 oczka aparatu, 1 to jest 2-megapiksowa, 2-megapikselowy aparat do głębi ostrości, jego można pominąć. 8-megapikselowy aparat do ultra-wide, szerokiej produkcji Sony. Całkiem nieźle sobie radzi w dzień, w nocy już oczywiście nie najlepiej. No i słuchajcie, zaskakująco dobry 5-megapikselowy aparat produkcji OmniVision. Do, do zdjęć makro. Ja sam korzystam w z zdjęć makro i jeżeli aparat makro ma co najmniej 5 megapikseli, to te efekty są całkiem niezłe. Jeżeli mamy 2 megapikselowe aparaty do makro, to umówmy się, że jest to raczej sztuka dla sztuki, efekty są mizerne, ale te 5 megapikselowe już naprawdę dają radę. Cyfrowy zoom dwukrotny, no umówmy się, nic specjalnego, wycinek z matrycy, Nagrywanie w 4K z głównej matrycy, która niestety nie jest stabilizowana cyfrowo, elektronicznie, przepraszam, nie, przepraszam, optycznie, nie jest stabilizowana optycznie, oczywiście elektronicznie jest, ale tylko do 1080 w 30 klatkach na sekundę do Full HD. 4K, 30 klatek na sekundę możemy nagrywać, ale bez, tego, bez tej stabilizacji, już niestety. Więc tutaj coś za coś. Stabilizacja elektroniczna pomaga w zdjęciach i te, tak jak powiedziałem, z głównej matrycy wychodzą naprawdę nieźle. Nawet słuchajcie, w nocy nie, jest, nie ma tragedii. Natomiast umówmy się, że głównie ten puzzle pokazuje tutaj w dzień ten aparat i nie ustępuje wielu starszym flagowcom. Słuchajcie, no jeżeli chodzi o ekran, to on rzeczywiście jest bardzo mocnym punktem tego telefonu. Podobny panel, aczkolwiek nie tak szybko odświeżany jest w Xiaomi Redmi Note zwykłym, Note 10 bez wersji Pro. Tutaj mamy jeszcze dodatkowo 120 Hz, które dodatkowo zwiększają responsywność ekranu i wrażenia z użytkowania telefonu. Natomiast, one oczywiście są adaptacyjne, więc w większości sytuacji tak macie 60 Hz. Natomiast, tak jak powiedziałem, jest to mocny punkt tego telefonu, bardzo mocny punkt tego telefonu. On jest porównywalny z modelem E4 w Poco F3 Pro, który kosztuje nieco więcej. Jest tutaj, no, nie jest to może absolutnie topowy ekran, aczkolwiek jeden z lepszych modeli Full HD. Słuchajcie, słowem podsumowania, czy ten telefon ma wady? Tak, słuchajcie, ma wady. Wadą jest niestety chipset 4G LTE, ale akurat na rynku polskim, jak w wielu innych krajach świata, gdzie 5G no, cały czas dopiero raczkuje, bądź też nie zostały rozdysponowane wszystkie częstotliwości, te główne na 3 i 6 GHz. No, można powiedzieć, że LTE jest w zupełności wystarczająca. Jest w fazie maksymalnego rozkwitu i. Ten telefon, jeżeli chodzi poza 5G, tak naprawdę nie ma większych, słabszych punktów. Może chipset nie jest najszybszy, ale ten 732G Snapdragon w zupełności większości wypadków wystarcza. Zwłaszcza, że mamy szybką pamięć UFS 2.2, którą jeszcze niedawno stosowano we flagowcach typu Xiaomi Mi 8. Więc tutaj tam było nawet chyba UFS 2.1, a tu jest jeszcze szybsza UFS 2.2. Więc pamięć jest szybka, procesor jest wystarczająco szybki, nie ma tylko 5G, aparat jest świetny w tej półce. Nie znajdziecie lepszego aparatu, jeżeli chodzi o zdjęcia dzienne. W nocy możecie poszukać, natomiast podsumowując, jeżeli bardziej zależy Wam na aparacie, a mniej na 5G, którego tak jak powiedziałem, w naszym kraju jeszcze tak naprawdę nie ma, to albo nie korzystacie z sieci plusa, który ma 5G jedyne sensowne tak naprawdę, ale pozostałe zakresy to jest inna w ogóle bajka. To słuchajcie, Xiaomi Redmi Note 10 Pro w tej chwili będący na często na wyprzedażach, ponieważ weszła już 11 seria, jeszcze może nie w Europie, jest nadal świetnym modelem i wartym rozważenia. Oczywiście Oppo też ma kilka mocnych modeli, w tym przedziale cenowym, ale myślę, że nadal Xiaomi 10 Redmi Note 10 Pro Pro, się broni. Dajcie znać w komentarzach, czy uważacie, że nadal ten model, model jest warty zakupu i dajcie znać, co jest dla Was ważniejsze: czy mocniejszy chipset i 5G, czy też lepszy aparat. Łapki w górę oczywiście motywuje mnie do kręcenia kolejnych filmów, a jeżeli do tej pory nie zasubskrybowaliście kanału, to proponuję zrobić to teraz najlepiej z dzwoneczkiem. Hej, hej.